Siemaneczko! Z tej strony... Farka. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię na kanale, czyli Scary Teacher Stone Age. Akcja dzieje się w czasach prehistorycznych, gdzie żyły jeszcze dinozaury, a jeden przetrwał nawet do dziś, czyli pani kartoflanka. Powiem wam, że ja już na starcie się trochę wkurzyłam, bo zapłaciłam 10 zł za brak reklam, a reklamy dalej są. Z konta na pewno mi zabrało tą dychę, więc będę musiała tutaj wyjaśnić, co tu się stało. A na razie zaczynamy Story Begins, czyli pierwszą misję. Ile tutaj ich mamy? 7 misji. No dobra, zaczynamy pierwszą. No i widzicie? I mam reklamę. Skandal! To w tym czasie, jak lecą te nieszczęsne reklamy, to przypominam wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. No i zostawcie bardzo dużo łapeczek w górę, jeżeli chcecie kolejne odcinki. Tutaj jest napisane, że pani kartoflanka szykuje się do Halloween i chce sobie oświetlić dom z tej okazji. I mamy zepsuć jej jakąś maszynę, tak więc zaraz sprawdzimy, jak fajnie ten domek wygląda! To jest ta chyba maszyna. Jakiś kołowrotek. A, bo to jest chyba elektrownia wodna. Zobaczcie. A co to? To nie była ozdoba na Halloween. To jakiś totem indiański. Ale nasze postacie tak złowrogo wyglądają. Co jest? No tak, to są czasy prehistoryczne, czyli tutaj wiecie, będziemy tacy dosyć tutaj wojowniczo nastawieni. O, czekajcie, bo się nie mogę ruszyć, halo. A, musiałam dojść do końca. Czyli ja muszę przebrnąć przez samouczek? Halo, halo, przecież to będzie takie samo sterowanie, czy nie? O, mamy podnieść kamień. Daj kamienia! I podejść do tej tutaj maszyny. Pokażcie mi to. I czy to przypomina ozdobę na Halloween? To wygląda jak taki totem indiański. A czy ja już mogę tutaj na przykład iść do babci, a nie wykonać misji? Chodźcie do niej, sprawdzimy, bo ona trenuje z panią Ewą Chodakowską. Tam jest. Dawajcie, rzucimy w nią kamieniem! Chyba, że stracę ten kamień. Nie mogę rzucić kamieniem! O nie, to był zły pomysł. No dobra, chodźmy, może szybko zrobimy tą misję i uciekniemy jeszcze. Nie! O, dobra! Nie mogę się ruszyć! A, uciekamy! Nie mogę. O! Udało się. A, bo zgasły jej światełka halloweenowe. A my jej zablokowaliśmy kamieniem, tą maszynę. O, ale zobaczcie, jak teraz dobrze działa! Ile prądu generuje! No właśnie! Na całą wioskę prąd pójdzie, ale ją wbiło w ziemię. Ale to byłby fail, jak ja już bym na samouczku przegrała, nie? Jakbym je wtedy złapała. Lecimy z rundą drugą, no i reklama, oddawać moje 10 zł! Okej, misja numer 2. Pani kartoflanka, a może nazwiemy ją inaczej? Skoro to jest epoka kamienia, to może nazwijmy ją tutaj pani kamieniarka, a nie pani kartoflanka. Pani kartoflanka będzie w czasach teraźniejszych, a pani kamieniarka będzie w czasach epoki kamienia łupanego. Dajcie znać, co myślicie. Czyli pani kamieniarka planuje sprankować dzieciaki na Halloween, dając im jakąś straszną niespodziankę. Bardzo mała żaba! Jest robiona na kebaba! Dlaczego? Co to za czacha? Aha, tutaj możemy włączyć sobie te stópki. Patrzcie, nawet basen ma! Tego basenu nie było, nie? Ej, a ja wolniej chodzę w tym basenie. O, tam jest pani kartoflanka. Wiecie co, chodźcie, pozwiedzamy jej domek. O, jaka jaszczureczka chodzi tutaj. Chyba będziemy musieli ją podnieść, bo się świeci. Ale na razie chodźmy do jej domku. Można tutaj wejść, hura! Banda banan! Tutaj leży. Patrzcie, mam banana. Dawajcie, przetestujemy, czy możemy w nią bananem rzucić. Co to za żaba lata tutaj? Czy to ten kameleon jakiś? Gdzie ona jest? Babciu! Chodź na banana! A! Nie trafiłam! Nie trafiłam! Ale jakoś się zacięłam, bo to mi przeszkadza! Lata i mi zasłania tutaj. Dobra, chodźcie, ucieknijmy do domku. Może jakoś tam wrócimy po banana. Czy coś to mogę jeszcze wziąć? A! Zgubiłam się! Nie wiem, gdzie jestem. Dobra, widzę, gdzie jestem. O! Ej! Ona przez chwilę była łysa. Widzicie? Nie ma włosów. Włosy jej się nie wygenerowały. Chodźcie po banana. O, nie mogłam go podnieść na szczęście. Coś słyszałam. O, nie. Dobra. Banda banan! Pom! W głowę dostała! Ale niestety goni dalej. Banan był za słaby.
Dobra, weźmy tą jaszczurkę, bo ona jest dosyć wolna, ta pani kartoflanka. Zobaczcie, ja tutaj uciekam, a ona ma spowolnienie jakieś. A może do basenu ją wrzućmy? Czy ona ominie basen? Wolniej biega w basenie? Nie. A mnie to spowolniło w basenie zaraz. Dobra, musimy ją zgubić. Chodźcie do domku. No zobaczcie, jak ona wolno biega. Dobra, zgubimy ją tutaj gdzieś, w tym labiryncie. Oj, 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 oj! Sama się zacięłam prawie. Dobra, przestała gonić. Ale wracając do misji, zróbmy coś z tą jaszczurką, czy z tym chameleonem. Bo na pewno nie jest mu tutaj przyjemnie. O, musimy teraz go wrzucić chyba do tego dyniowego koszyka. Boże, biedne żabusie! One już się zaczerwieniły, zarumieniły. Dobra, wskakuj tutaj. Mam nadzieję, że pani kartoflanka ci nie upiecze. Teraz musimy co? Musimy przykryć chyba tą jaszczurkę, żeby pani nie zauważyła jej. Więc przykryjemy tą upieczoną kebabową żabą i mamy run away, żeby nas nie znalazło. Chodźcie do basenu. Albo o, schowamy się tutaj za rogiem. Może nas nie zauważy. O, jest już. Ale straszne, no jakby pająk tutaj chodził po ramieniu, to ja bym zrozumiała, ale taka ten, jaszczurka czy kameleon? Tak, przywal sobie tym w głowę. Mucha? No? On ją podniósł? A nie, on odkleja tą muchę. Aha, i teraz mi proponujecie usunięcie reklam. Dobra, czekajcie, spróbuję. Jak to nie zadziała, to będę zła. Ta rzecz została już kupiona. Czy chcesz bezpłatnie pobrać ją ponownie? Już pobierałam, nie działa dalej. Scam! Reklama Scary Teacher w Scary Teacher. Co tu się dzieje? Dinozaur pani kamieniarki nienawidzi koloru czerwonego. Spraw, żeby zaatakował panią kamieniarkę, żebyśmy ją obrzucili pomidorami. O, okej. To w tych czasach już były pomidory? Ciekawe, czy bym miała uczulenie w tamtych czasach na pomidory. No. Aha, bo ona z armaty strzela pomidorami. Teraz ten dinozaur będzie atakował ich. On nie wygląda na strasznego, ale się zdenerwował mocno. Okej. Okay. Aha, a sam ma plamy czerwone. Nie lubi koloru czerwonego, a ma plamy czerwone. Dobra, możemy wybrać tutaj w końcu coś. Gorilla Hug Booster, Zab Booster i Inflating Gas. Dobra, sprawdziłam. Gaz pompujący. Ale weźmiemy może sobie ten Gorilla Hug. O, za darmo mogłam odebrać, ale fajnie. Ale ja nie chcę teraz go użyć. Dlaczego oni mi kazali teraz tego użyć? O, jest goryl. Gdzie ona jest? Ja chcę to zobaczyć. Co się tam dzieje? O, diament. Ja chcę diament. Co diament robi? Coś pewnie będę mogła kupić za diament. O, tutaj też coś lata. To jest ten Gorilla Hug znowu? Za reklamę. O! I co mam? Chyba mam. Kurczę, no będzie mi tutaj latało teraz to i zasłaniało ekran. Mogę tego pomidora podnieść? Nie. O co chodzi tutaj? O, tutaj mam podpowiedź. Topór! Mam topór! I co z toporem? A, teraz będę musiała drzewo wyrąbać. Dobra, bijemy drzewo, jak w Minecrafcie. Ciach, 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 ciach. Uch. Super, mamy drzewo. Czy tam drewno. O, ale wielka decha, to ja tyle siły mam, żeby ją podnieść. Teraz deskę musimy tutaj ustawić. O. Okej, okay, czyli mamy jakąś taką trampolinę nam się zrobiła. Teraz to musimy iść, po co? A, coś tutaj musimy podnieść. Co to jest? Mały dinozaur. A to są ciasteczka chyba, tak? A, tutaj musimy położyć, żeby ten dinozaur chyba zajął się tym. Teraz musimy znaleźć jakiegoś owocka, czyli pomidorka. Dawać pomidorka i po drugiej stronie pomidor będzie. Dobra, to teraz go tutaj umieszczamy i mamy run away? Tak szybko? Nie, to jeszcze gaz zużyjemy. Jak mam gaz, to używamy. Bo jak zwykle ja potem nie użyję. Ej, tutaj był ten goryl. Aha! Aha! O, zaatakuję ją. Za płot ją dawaj, za płot. Pom! Zespół R znowu.
miało błysną, jak w Pokemonach. Ze względu na to, że szybkie są te misje, to zrobimy jeszcze jedną. Pani kamieniarka planuje przeczytać swoją książkę kucharską. I teraz musimy książkę kucharską zamienić na jakąś magiczną, czarodziejską książkę. Czyli żeby jakieś, nie wiem, mikstury sobie zrobiła. No. Aha, to jest ta książka magiczna. To już w tamtych czasach potrafili czarować? A kim ten chłopak jest, nie? Wcześniej był inny. Bo ta tani została. No nie no, jakaś znowu super oferta bez reklam. Zdenerwowaliście mnie. Na razie nie. No przecież nie chciałam żadnych z tych rzeczy, no te głupie reklamy. Och, ale mogłam szybko pominąć. No dobra, to co, teraz musimy podmienić książkę po prostu, tak? Gdzie teraz iść? Czekajcie, włączymy sobie może stópki. O, tutaj mnie prowadzi, co tu mamy? Jakiś kołek? O nie, dlaczego ja mam teraz książkę przedziurawić? Chwila, gdzie ja mam iść teraz? O nie! Niechcący kliknęłam, tą podpowiedź mi się reklama uruchomiła, ja mam pecha do tych reklam coś. Dobra, teraz tu idziemy, do biblioteki. O, i mamy dwie książki. Którą mamy przeciąć? No chyba kucharską, nie? Okej, okay. A, mamy podmienić po prostu, dobra, czyli musimy teraz to wziąć. No co? Aha, czyli tak delikatnie musimy tutaj tą książkę, tak wiecie, obskrobać jej ranty. O, no. No to jest. Coś nie mam wyczucia. I co teraz? Teraz to obskrobujemy dookoła ranty. No, dawaj, dawaj. Ciężko się tym steruje, wam powiem. No kurczę, zarysowałam znowu. Ciężkie. O, i teraz zamienimy, podmienimy okładkę. Jej! Co teraz mam zrobić? A, po prostu podmienić mam. A jak to podnieść? A, musimy znaleźć klej! Klej. Gdzie jest klej? No, powinien gdzieś blisko być. No gdzie ona jest? Jak ona mnie zauważyła? No, czemu to się nie otwiera? Nie! What are you doing in my house, you little brat? Dobra, co, free revive robimy. O, zaczynamy jeszcze raz i szukamy kleju. Gdzie jest klej jakiś? Tutaj jest zagrodzone, więc nie przejdziemy. Chwila, bo ona gdzieś tu jest znowu. No to powiem wam, już się misje zaczynają robić coraz cięższe. Dobra, tu wyszliśmy na zewnątrz. O, tam coś jest! Podświetlone jeszcze! Ale tam jest kura. A czemu, po co mi kura? Jak kura da mi klej? A jajkiem ja mogę panią kartoflankę uderzyć! Gdzie ona jest? Już bananem dostała, to teraz jajkiem dostanie. Ona może tak tu przez płot skakać? A masz! Bom! Ej, też ją nie zatrzymało na długo, no trudno. Teraz trzeba klej jakoś znaleźć. Nie wiem jak. No, ej, zamknięte znowu, zamknięte! A! Bar tutaj nawet jest, wow! No gdzie ten klej ja mam znaleźć? Ale goni, no goni w nieskończoność, no. A mogłam jednak wziąć jakąś kompotkę. Nie wiem, czy ja to przejdę, wiecie? Jak ona tak cały czas mnie będzie goniła. Chyba, że drzwi zamknę. O! No i co? Zamknęłam drzwi, a dalej goni. No nie wierzę! Jest święty klej! Tylko znajdźmy teraz tą książkę. Tutaj, znalazłam. Znalazłam! O, dobra, teraz musimy ten klej rozprowadzić tutaj. Pięknie. No to coś nowego tutaj wprowadzili, takiego czegoś jeszcze nie było. Chyba, że w tych nowych misjach. I teraz druga książka. O, rozprowadzamy klej. No! Nie! Delikatnie tylko trochę polałam. Nie będzie widać. O! I co mamy teraz? Run away? Mamy run away. Mam nadzieję, że się nie natknę na nią. Chodźmy tutaj, przez bramę główną. Zamknięta, nie! Huh! No, ciężka misja, wam powiem. Jak jeszcze się nie zna jej domu, no to jest ciężko. Co ona wyprawia?
kamieniarka. No dobra, kochani, w tym miejscu kończymy. Jeżeli chcecie kolejne odcinki ze Scary Teachers Stone Age, to zostawcie pod tym filmem bardzo dużo łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!